Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na ostatnie podsumowanie miesiąca. Oczywiście ostatnie w tym roku, nie że ostatnie w ogóle, chociaż nagrywanie podsumowań po ostatnim filmie o podsumowaniach między innymi jest trochę ryzykowne, ale ja się w sumie wyzwań nie boję, także czas Wam opowiedzieć o grudniowym stosiku. Pierwszą książką, którą przeczytałam w grudniu, była nowa książka Johna Greena, czyli Żółwie aż do końca. I powiem Wam, że mam co do tej książki naprawdę bardzo mieszane uczucia. Bo ona z jednej strony jest naprawdę dobra, i to jest ten Green w dobrym stylu, bardzo greenowy Green, jakkolwiek to brzmi, nie? Taki greenowy Green. Ale jeśli ktoś czyta Johna Greena, to generalnie wie, o czym mówię. On ma taki bardzo specyficzny styl, bardzo specyficzny sposób konstruowania postaci, wydarzeń, w ogóle całej narracji i tak dalej. To jest bardzo jego książka w takim rozumieniu. I ona z jednej strony jest bardzo dobra, ale z drugiej strony niesamowicie mnie irytowała. Tak naprawdę trochę nie rozumiałam, o co w tej książce chodzi. To znaczy, nie, że nie zrozumiałam fabuły, ale trochę nie rozumiałam tego całego zamieszania i bardzo mnie irytowała główna bohaterka. A raczej nie do końca ona, a opisy jej choroby psychicznej. Bo ona się mierzy z czymś w rodzaju OCD, czyli takich zaburzeń, wiecie, gdzie musi się na przykład określoną ilość razy coś wyczyścić, albo nie wiem, umyć ręce itd., itd. Ona z jednej strony ma coś takiego, z drugiej strony to jest trochę nerwica. Nie chcę tego diagnozować, bo ja psychiatrii nie kończyłam, ale opisy jej zachowań i jej mierzenia się z tą chorobą są dziwne i są dla mnie trochę nie bardzo. Jest mi bardzo ciężko w ogóle mówić o tej książce, bo ona, ja wiem, że ona była dobra, nie? Ale czasami tak jest, że wiecie, że książka jest dobra, ale nie możecie o niej powiedzieć za wiele dobrego, bo ma takie rzeczy, które Was irytowały i te rzeczy przysłaniają to, że książka jest dobra. W każdym razie przeczytałam. Potem zabrałam się za Psiego Najlepszego Bruce'a Camerona, czyli najbardziej rozszczekaną powieść na święta. I to jest przeurocza, puszysta, cudowna książka o szczeniaczkach, między innymi o szczeniaczkach, która również miała w sobie takie elementy, które nie do końca mi się podobały. O tej książce pozytywnie już Wam mówiłam, więc teraz kilka słów na temat tego, co mi się w niej nie podobało. Nie podobał mi się w niej wątek romantyczny. Kompletnie był wyciągnięty od czapy, był nienaturalny, nierealistyczny i jakiś taki, nie wiem, zbyt cukierkowy, zbyt mdły. Trudno jest mi to, wiecie, jakoś tak jednoznacznie określić. I on trochę wpływał na to, jak odebrałam tą książkę, bo ona naprawdę mi się podobała i była urocza, ale jednak autor powinien się skupić na opisach tych szczeniaczków, na tych ich zabawach i tak dalej, a nie na bawieniu się w romans, bo to mu nie do końca wyszło. Kolejna świąteczna książka, którą przeczytałam w grudniu, to Wieczór taki jak ten Gabrieli Gargaś. Ja generalnie książki tej autorki bardzo lubię, ta mnie nie rozczarowała, chociaż też ma kilka takich rzeczy, które mi się nie do końca podobały, właściwie znowu powiem romans. Romans w tej książce zdecydowanie nie jest mocną stroną. Ma swoje zabawne momenty, ma swoje ciepłe, urocze momenty, naprawdę generalnie bardzo mi się podobała i w kwestii stylu, i w kreowaniu bohaterów i tak dalej, tylko ten wątek romantyczny mi jakoś nie do końca podszedł. Jakby rozumiem, książka na święta, powinien się pojawić wątek romantyczny, ale jednak ta książka by poradziła sobie spokojnie bez tego. Kolejna pozycja miała mi zapewnić kaca książkowego, przynajmniej tak mówiliście i jak wiecie z live'a, jeśli oglądaliście, to tak się nie stało. To Cinder Marisy Meyer, czyli pierwszy tom Sagi Księżycowej w wydaniu od Papierowego Księżyca, czyli w tej reedycji. I powiem Wam tak, książka jest naprawdę spoko. To znaczy dla mnie interesujące wykreowany świat, interesujący bohaterowie, coś nowego, coś jakby świeższe podejście do retellingu, coś super, natomiast trochę bardzo przewidywalne i główny plot twist był zbyt łatwy do wychwycenia od samego początku. Także to są takie dwa największe zarzuty, jakie mam wobec tej książki, bo czytało się to naprawdę przyjemniej. Kiedy już się wgryzłam mniej więcej tak po 15%, bo zaczęłam ją czytać na czytniku, kiedy już się w to wgryzłam, naprawdę ciężko się było od tego oderwać. Natomiast nie ze względu na, powiedzmy, główne zabiegi, nie ze względu na plot twist, bo to właściwie było wiadomo od samego początku, jak ta książka się skończy. Trochę więcej na temat Cinder i moich wrażeń po przeczytaniu mówiłam Wam w live'ie, także w opisie tego filmu zostawię Wam link właśnie do tego live'a. Tam trochę więcej opowiadałam ze spoilerami, o czym jest książka i jak ją odebrałam. No a jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat Akowaru i w ogóle twórczości Sary J. Maas, to dzisiaj wieczorem zapraszam na live'a, pogadamy sobie właśnie o twórczości tej pisarki. O kolejnej pozycji wspominałam Wam już w filmie z książkami idealnymi na święta, to Xmas Kate Bryan, czyli lekka młodzieżówka, niezaskomplikowana, w której główna bohaterka bardzo chce utrzymać swoją pozycję w szkole, robi wielką imprezę, nie za bardzo jej ta impreza wychodzi, rodzice wyjeżdżają z domu, ona zostaje jako opiekun swojego brata, ten brat ucieka z domu, bo chce uratować świętego Mikołaja, swoją drogą ten brat jest całkiem sprytny i dobrze jej ucieka i rusza na te poszukiwania ze swoim byłym chłopakiem, który jest jednocześnie starszym bratem kolegi jej młodszego brata. Jakkolwiek skomplikowanie to brzmi, książka jest na
naprawdę urocza, lekka, bardzo szybko się czyta. Wiecie, taka klasyczna świąteczna młodzieżówka. Co do kolejnej książki, właściwie zastanawiałam się, czy powinnam już Wam o niej mówić, bo jej premiera dopiero w styczniu, ale to jest tak dobra książka, że ona sobie automatycznie zapracowała na tytuł jednej z najlepszych w tym roku. I to jest Okrutna pieśń Wiktorii Schwab, która wyjdzie w styczniu, jakoś w połowie stycznia, w czwartej stronie. Po prostu ta książka rozwaliła mój osobisty system. Jest naprawdę dobra. Mamy jakby dwa, powiedzmy, gangi, nie gangi, dwóch przywódców. Miasto jest w ogóle podzielone, są potwory, są ludzie, jest magiczny instrument, który im potrafi zabijać, ale z drugiej strony też ocala życie. Nie ma wątku romantycznego. Podejrzewam, że może się pojawić w drugim tomie, natomiast w pierwszym go na szczęście nie ma. Książka jest niesamowicie klimatyczna, świetnie napisana, to po prostu było tak dobre, że nie mogłam się od tej książki oderwać. Było takie, wiecie, przewracanie stron, gorączkowe i tak dalej. Naprawdę genialna książka, także jest na co czekać. Następna pozycja to dla równowagi kolejna urocza, słodka młodzieżówka świąteczna, czyli Secret Santa Sabriny James. Tutaj, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak fajne, bo mamy grupę znajomych, właściwie nie wszyscy się znają w tej grupie, ale mamy wielu nastolatków, powiedzmy, i oni losują siebie nawzajem, jeśli chodzi o właśnie to Secret Santa, te mikołajki. Jednej osobie się wydaje, że jest tak naprawdę jej mikołajem jest ktoś inny, a w istocie jest ktoś inny i w ogóle wychodzą z tego cudawianki. Czytało się to naprawdę fajnie, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak fajna książka, także jeśli czytacie po angielsku, to polecam. Kolejna grudniowa pozycja to totalna zmiana tematu, klimatu i wszystkiego, bo w związku z tym, że pisałam pracę na studia w oparciu o tą książkę, musiałam przeczytać Imperium Kapuścińskiego. I to było moje pierwsze spotkanie z twórczością tego reportażysty i powiem Wam, że miałam mocno mieszane uczucia. To znaczy, sama książka była naprawdę dobra i to było interesujące, to było intrygujące, to było naprawdę coś ciekawego i podejrzewam, że bardziej bym jakby się cieszyła lekturą tego, gdyby nie to, że musiałam myśleć cały czas o temacie, o którym miałam pisać, bo cały czas czytając książkę nie umiałam znaleźć jakby wątków związanych z tym tematem. Dopiero po przeczytaniu całości, przeczytaniu właściwie zakończenia, w którym było dużo wniosków autora, dopiero wtedy zrozumiałam, o co chodzi w tej pracy, bo miałam napisać o potędze i niemocy państwa właśnie w oparciu o Kapuścińskiego. I to było coś zupełnie nowego, bo ja do tej pory nie czytałam nigdy reportażu, nie miałam do czynienia z tego rodzaju twórczością, z takim stylem pisania, z takim sposobem patrzenia na rzeczywistość. To było coś interesującego, ale czy będę to powtarzać, to doświadczenie, to nie sądzę. No chyba, że na studiach zadadzą mi kolejną pracę. Dalej, zabrałam się w sumie trochę z polecenia Zuzy, raczej z sugestii Zuzy, za inną serię Elle Kennedy, bo Elle Kennedy możecie znać z serii Off Campus, czyli wiecie, układ, błąd, podbój i cel i tak dalej, ale ona napisała także inną serię sportową we współpracy z inną autorką i Zuza mi wspomniała o tej książce, powiedziała, że ona tego czytać nie będzie, a jak ja zobaczyłam, o czym ta książka jest, stwierdziłam, muszę to przeczytać, bo ja generalnie mam słabość do książek z motywem LGBT. I wiecie, że jak gdzieś się pojawia motyw, po prostu hasło LGBT, ale takie wprost, nie takie, że to jest gdzieś tam zabieg stylistyczny w książce, to ja po prostu po tą książkę idę w ciemno i ją czytam. Tutaj mamy kolejną serię sportową, mamy dwójkę hokeistów, z których jeden jest gejem, a drugi właściwie jeszcze sam nie wie, kim jest i właśnie z biegiem fabuły odkrywa, kim jest i jak się czuje z tym wszystkim. I powiem Wam, że na początku miałam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo fajna seria i czyta się to całkiem nieźle, tylko że to zdecydowanie nie jest książka dla wszystkich, nie jest seria dla wszystkich, bo ona jest bardzo wizualna. Nie chcę powiedzieć, że drastycznie wizualna, bo nie dla każdego to będzie drastyczne, ale wiecie, momentami jest zbyt plastyczna nawet jak dla mnie. Ja wiele rzeczy zniosę, ale akurat w tej serii no trochę zbyt dokładnie wszystko jest opisane, aczkolwiek jeśli ktoś lubi takie klimaty, to... I dwie ostatnie książki to dwa thrillery. Jeden swoją premierę miał bodajże w październiku, czy w listopadzie, czyli Czasami kłamie Alice Finney. To jest akurat wydanie nie to właściwe, tylko przedpremierowe, bo dostałam tą książkę bardzo, bardzo dawno temu, ale nie miałam czasu się za nią zabrać. W końcu w grudniu się udało. I powiem Wam, to było coś dziwnego. To było trochę jak Margo, trochę jak Bad Mami. Miałam właśnie takie trochę psychodeliczne skojarzenia z książką, głównie z zakończeniem, bo tutaj autorka bardzo sprytnie przeplata ze sobą przeszłość, teraźniejszość, perspektywy opisywania. Główna bohaterka jest w śpiączce, ale jakby jest świadoma tego, co się dzieje dookoła niej i to tak jakby jest opisywane. Do tego pojawiają się historie z jej przeszłości, jakiś dziennik, jakieś urywki tego dziennika, pamiętnika. To jest bardzo, bardzo dziwne, a w ogóle to, co mnie zaintrygowało w tej książce, to, co jest na okładce. Czyli nazywam się Amber Reynolds, powinniście wiedzieć o mnie trzy rzeczy. Po pierwsze jestem w śpiączce, po drugie mój mąż już mnie nie kocha i po trzecie czasami kłamie. I to było tak intrygujące, że wiecie, no w końcu jak się zabrałam na tą książkę,
to momentami musiałam zbierać szczękę z podłogi. Jest naprawdę dziwne, naprawdę pokopane, a zakończenie? Ja bym chciała, żeby mi ktoś wyjaśnił zakończenie, bo nie wiem, czy trochę za szybko je czytałam, czy o co chodzi, ale trochę chyba nie wyłapałam do końca wszystkiego, o co chodziło autorce. W każdym razie, naprawdę dobra pozycja, zaskakująca i taka, wiecie, ze smaczkiem. Natomiast drugim thrillerem i zarazem ostatnią książką, którą przeczytałam w grudniu, jest Dziewczyna, która wróciła. I to jest kolejna bardzo specyficzna książka, bo ona jest bardzo dobra przez jej większość. Fabuła mi się bardzo podoba, bo tutaj główną bohaterką jest kobieta, której córka została zamordowana i teraz morderczyni, zabójczyni tej córki wychodzi z więzienia. Trochę przedwcześnie, jeśli chodzi o ocenę właśnie tej kobiety, jej rodziny i w ogóle. I w większości ta książka naprawdę bardzo mi się podobała. Zarówno powiedzmy opis wydarzeń teraźniejszych, bo tutaj znowu autorka przeskakuje między teraźniejszością a przeszłością, więc podobały mi się i te wydarzenia opisane w teraźniejszości, i te z przeszłości, zwłaszcza budowanie napięcia w pierwszej części książki, ale niestety jakby tutaj niewłaściwie zostało rozłożone napięcie i zbyt wcześnie tak naprawdę cała sprawa wygasa, zbyt wcześnie dowiadujemy się, o co chodzi i tak naprawdę pod koniec książki, dopiero wtedy, kiedy de facto powinno się coś dziać, gdzie spodziewalibyśmy się jakichś wydarzeń, gdzie spodziewalibyśmy się emocji, to tam już właściwie nie dzieje się nic. I to sprawiło, że byłam trochę zdegustowana już pod koniec czytania, bo naprawdę bardzo dobrze się zapowiadało i emocje były i po prostu było to napięcie, było wszystko, tylko ono za wcześnie zostało wygaszone. Także pod tym względem niestety minus, to zakończenie jest sporym minusem, natomiast sama fabuła, same postaci, a zwłaszcza postać tej dziewczyny, która jest morderczynią, bo jest tutaj kilka rzeczy też opisanych z jej perspektywy, jest fascynująca, bo świetnie opisana postać psychopatyczna, także jeśli lubicie to właśnie takie thrillery z motywami psychologicznymi, to myślę, że to będzie coś dla Was, tylko nie zwracajcie uwagi na zakończenie. I to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie grudnia. W perspektywie ostatniego filmu nie powinnam właściwie tego mówić, ale udało mi się przeczytać w tym roku 150 książek. Na kolejny rok nie daję sobie żadnych wyzwań, nie daję sobie żadnych limitów. Zobaczymy po prostu, co mi się uda i ile mi się uda przeczytać. Dajcie mi koniecznie znać, jakie książki przeczytaliście w tym miesiącu. Nie interesuje mnie to, ile. Dajcie mi znać, jakie, jak Wam się podobały, jaka była najlepsza, jaka była najgorsza. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku w przyszłym roku. Pa!